Zuzia, jest ci też tak nudno? I to jak? Nawet już zaczęłam się gimnastykować, bo tak mi nudno. Patrz. No, właśnie widzę. Cześć, dzieci. Cześć, mamo. Mi jest tak nudno. Nie wiem, co mam robić. Ja tak samo. To dobrze, bo coś zaplanowałam. O, co zaplanowałaś? Tak. Niespodzianka. Zawołam was, powiedzmy, za około 5 minut. I zabawa może się zaczynać. Nie mogę się doczekać, już nie jest mi nudno. Hurra, czekamy. A teraz wszystko przygotuję. Dziewczynki, chodźcie. A więc zabawa polega na tym, że ja wam pokazuję kawałki postaci, bohaterów z różnych filmów, bajek, a wy zgadujecie, kto to jest. O, super, znam to. Na urodzinach koleżanki bawiliśmy się w coś takiego. O, wow. Sama już jestem ciekawa. Zaczynamy pierwszą rundę. Tak. Kto to jest? Wygląda jakby Biedronka. A ja chyba wiem. Ten serial 2 lata temu oglądałam. Nie znam tego serialu. Wiem? Już wiem, to Marinette zamieniona w Biedronkę. Tak, dobrze, Marysia, zdobyłaś pierwszy punkt. 1-0 dla ciebie. No to dalej. A to kto? To jest ten potwór z Biedronki. To znaczy nie potwór. No ten zły. Jak on się nazywa? Nie oglądam Biedronki, ale spróbuję odgadnąć. Czarna maska? Nie. Hogmoth. Dobrze, Marysia. I mamy teraz 2-0 dla ciebie. Nie mam ani jednego punktu. Nie martw się, Zuzia, teraz na pewno zgadniesz. Mam nadzieję. Trzecia runda. To chyba jakieś zwierzątko. Całe żółte jak słoneczko. Czarne oczka, wesolutkie. Kto by to mógł być? Czekaj. Ja wiem, nazwa mi z głowy wyleciała. Czekaj chwilkę. O, Pikachu, tak, Pikachu. Widzisz, mówiłam ci, że teraz zgadniesz. 2-1 dla Marysi. Zobaczysz, dogonię cię i jeszcze wygram. Zobaczymy. Dalej. Uśmiechnięta dziewczynka, blondynka. Wiem, Marysia. Aż taka sławna chyba nie jestem. Nie, nie jesteś z filmu. Kogo jeszcze znam z blond włosami? Zuzia! Super, dziewczynki. Ale czekaj, mamo, przecież my obydwie dobrze odgadłyśmy. I co teraz? Remis. Obydwie dostajecie punkt. I co mamy, 3-2? No, Marysia jeszcze na razie wygrywa. Jej! Różowe oczy? Kto to ma być? Podobnie do psa. Ale jaki pies ma różowe oczy? Nie mam pojęcia. A nie jest to jakaś pułapka? Nie, na pewno nie. To jest postać z serialu dla dzieci. Niemożliwe. No wiem, przecież to Sky, Psi Patrol. Świetnie, Zuzia. I mamy remis. 3-3. Hurra! O nie. Kto ma białe włosy? Nasza babcia? Przecież babcia nie jest w telewizji. Tak, ja wiem. Dobranocka, piaskowy dziadek. Piaskowy dziadek? Na pewno nie. A może tak? Mamo, zgadłam? Tak, zgadłaś. Aha, i kto wygrywa? Marysia. Dzieci, tu chodzi o zabawy, nie o to, kto wygra. Wiem, mamo. No dobrze. Jest różowa i ma szeroką twarz. To świnka. Wiem! Świnka Pepa. Tak, Marysia. O nie, ja chciałam powiedzieć, Marysia się wtrąciła. Następnym razem najlepiej od razu wołaj. Niech sobie ma ten punkt. Dobrze, 5-3 dla Marysi. Hurra! Dużo czarnego koloru.
ale twarz jest jasna. Kto by to mógł być? I to jest ten pingwin. Nie, nie. Myszka Mini? Myszka Miki. Zuzia zgadła. O nie. 4-5. Biały i cały ze śniegu. No to przecież z krainy lodu. To jest takie proste, takie łatwe. To niemożliwe. To jest ten bałwan, tylko że... No, imienia zapomniałam. A ja wiem. To jest Olaf. Olaf, tak łatwo. Każdy to wie. Zuzia, dobrze. Marysia, musisz uważać. Zuzia cię dogoni. 5-5. Znowu mamy remis. Tak, teraz tam z siebie wszystko. Wiem, oglądałam ten film już z Anią, tak. Jest ogromny, duży, ma tatuaże. Kto ma w filmie tatuaże? Pomyśl, Zuzia. Maui! Z Wajany. Tak, dobrze. Skarb Oceanu, Wajana, Maui. Prawie wygrywałam. Biała twarz. Bardzo ładne rysy, niebieskie oczy. Pomyśl dobrze, Olaf to na pewno nie jest. Zuzia, uważaj. To jest Elsa z Krainy Lodu. Tak, dobrze. To niesprawiedliwe. Postaraj się teraz zgadnąć. Następna runda. To jest na pewno kot. W jakim serialu występuje kot? Ja nie oglądam serialów z kotem. Ja chyba wiem. To znaczy domyślam się. Słucham. Tom, z serialu Tom i Jerry. Zuzia? Tak, dobrze. Wiedziałam. Pomimo wszystko jeszcze Marysia wygrywa. O, na szczęście. Wow, jaki uśmiech. Ma ciemne włosy i ciemne oczy. Włosy nie wiem, czy długie, czy krótkie. O, podobno troszkę do Wajany, ale nie. Wajana ma trochę ciemniejszą skórę. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mamo, dasz nam jakąś wskazówkę? Ja też nie wiem. Chcecie wskazówkę? Dobrze. Alpy szwajcarskie. Heidi! Dobrze. 8-7. O nie, zawsze masz jeden punkt więcej. Bo jestem lepsza. Nie jesteś.